miał więc nieco więcej czasu Turyński, żeby tę formę zbudować. No i myślę, że taki głodny będzie, głodny walki, głodny tego debiutu, bo gdzieś mentalnie prawdopodobnie, nie wiem, od pół roku się szykował już do startu w Federacji DSF Kickboxing Challenge. Tak, myślę, że rzeczywiście będzie chciał tutaj pokazać, że zasługuje na mianę najlepszego polskiego zawodnika w kickboxingu w K1 właśnie w kategorii ciężkiej. No a przy okazji ma tego doświadczyć reprezentant Niemiec. Polak już podchodzi bliżej, już tam próbuje osaczyć Niemca w okolicach narożnika. Szach na razie też za gardą, już zapoznał się z kopnięciem reprezentanta Polski. To było znakomite przygotowanie i przyjęcie rywala w ringu, bo ten prawie kopnięcie świetnie poskutkowało. Ustawia sobie reprezentanta Niemiec, Polak już sprawdził się kolejnym ciosem nogą, teraz podcina Szachta. Na razie niemiecki zawodnik jakby mocno przestraszony. Doskoczył z tym kolanem reprezentant Polski. Ale widać teraz, kiedy jest ustawiony twarzą w naszym kierunku, jak bardzo skoncentrowany jest reprezentant Polski. Ale właśnie straszliwy cios otrzymuje reprezentant Niemiec. Bronił się w tej chwili z ogromnym trudem, no ale ten taki cep bity przez reprezentanta Polski zakończył właśnie tę walkę. No cóż, nieprawdopodobnego. Pierwszy naprawdę prawy zadany przez Michała Turyńskiego w tej walce i pada ciężko na deski Moritz Schacht i widać było, że jest z Federacją DSF. Widać było, że jest bardzo przestraszony od początku tej walki. Był bojaźliwie nastawiony do konfrontacji z naszym reprezentantem, który z kolei w tym wyrazie twarzy miał tak gigantyczny ładunek atomowy właściwie. Widać było, że każda akcja przygotowana jest w takiej zasadzie, że to ma być właśnie ten cios, który za chwilę powinien rozstrzelić Niemca po całym ringu. I właśnie taki cios w końcu tę walkę zakończył. Ale to samo właśnie widziałem wczoraj na ważeniu. Wcześniej Michał Turyński się uśmiechał do znajomych, do kibiców, nagle wchodzi na ważenie i patrzy tak chłodnym, tak zabójczym wręcz wzrokiem na rywala. Widać, że jak on wchodzi do ringu, no to totalna bestia się w nim budzi i dzisiaj ta bestia zebrała swoje piękne żniwa. Można mrozić Michałem Turyńskim. No rzeczywiście, Iceman można go nazywać w ten sposób właśnie. Taki przydomek, myślę, że jest absolutnie adekwatny do tego, jak wielki chłód niesie ze sobą przy okazji takiej konfrontacji. No i tak jak mieliśmy nadzieję, mocnym akcentem reprezentant Polski zakończył ten mecz z przytupem 4-1. Polacy jeszcze pewniej niż rok temu pokonują reprezentację Niemiec. Michał Turyński rozbił w proch i pył Moritza Schachta w walce kończącej to wydarzenie.